Halleluja! Kochani, zatrzymajcie się i posłuchajcie. Nazywam się Damian Lorek i jesteśmy tutaj dla was. Jesteśmy tutaj po to, abyście usłyszeli Ewangelię o żywym Bogu, o Jezusie Chrystusie. Kochani, ja w 2015 roku jako grzesznik zawołałem do Boga i przyszedł do mnie. I dziś jestem świadectwem, jak Jezus Chrystus przemienił moje życie. Jak Jezus Chrystus wylał na mnie prawdziwą miłość. I z tej miłości ja dziś tutaj stoję. W ten upalny wieczór. Halleluja! Kochani, Bóg tak umiłował świat, że zesłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, po to, aby każdy z was, który się tu dziś porusza, był dotknięty mocą Ducha Świętego. A stanie się to tak, że dziś w prawdziwy sposób otworzysz serce na moc Ewangelii. Jeżeli dziś pragniesz Jezusa Chrystusa, jeżeli dziś pragniesz wolności, jeżeli dziś pragniesz miłości, jeżeli jesteś osobą, która szuka gdzieś prawdy, ale gdzieś błądzi, to chcę ci dziś powiedzieć, że Jezus Chrystus jest drogą, jest prawdą i jest życiem. I ja dziś mówię do was słowa prawdy, że jeżeli nie narodzicie się na nowo, nie wejdziecie do nieba, nie przeciśniecie się tam przez dobre uczynki, nie przeciśniecie się, bo Słowo Boże mówi, ale bowiem łaską zbawieni jesteście i to nie z was. Boży to dar. Ja w 2015 roku dostałem łaskę. Byłem osobą bardzo popapraną. Byłem uzależniony od narkotyków. Robiłem wiele złych rzeczy. Ale Jezus przyszedł do mnie i powiedział: Damian, ja umarłem za ciebie. Damian, i ja zmartwychwstałem. I ja wtedy padłem na kolana i zacząłem prawdziwie pokutować. Łzy same ciekły mi po policzkach. Nie ogarniałem, co to jest. Ale ja tam narodziłem się na nowo i moje życie diametralnie się zmieniło. Ja uwierzyłem, że Jezus jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca. Że Jezus, On wydał samego siebie. Że to On wziął wszystko na krzyż, chorobę, przekleństwo, śmierć, cierpienie, odrzucenie. On to pochłonął na krzyżu, a po trzech dniach zmartwychwstał i On dziś żyje. On dziś żyje we mnie. I nie w inny sposób On do was dziś mówi, jak przeze mnie. Jeżeli szukasz Boga i zadajesz sobie pytanie, gdzie On jest, oto jestem, oto jestem. Jeżeli dziś szukasz Boga, to zawołaj teraz: Jezu, ja ciebie nie znam. Ja nie ogarniam pewnych rzeczy. Ja dziś szukam prawdy, ale wchodzę w złe drogi. Słyszę tego kolesia i coś mnie dotyka. To teraz, Jezu, przyjdź do mnie. Ja oddaję teraz Tobie moje życie. Ja wierzę, że Ty umarłeś za mnie, za każdą moją patologię, za każdy grzech. Ja wierzę, że Ty zmartwychwstałeś. I od dzisiejszego dnia oddaję Tobie moje życie. Duchu Święty, teraz docieraj do tych ludzi, którzy Cię szukają, którzy chcą żywej i prawdziwej relacji z Tobą. Halleluja! Halleluja! To jest pojednanie z żywym Bogiem.
narodzi się na nowo i twoje myślenie zostanie przemienione. Zostanie przemienione. Dostaniesz reseta. Tak jak ja dostałem. Jestem nowym stworzeniem. I to jest dla ciebie. To jest Boża miłość. To jest łaska. Ale przyjacielu, to od ciebie zależy, co ty z tym zrobisz. Co ty z tym zrobisz? Ja zrobiłem i ja podjąłem decyzję. I po owocach poznacie. Moje życie jest zwycięskie i świadczę o tym, jak Jezus Chrystus przemienił je i nadal przemienia. Bo od małego ten system zakodował nam poprawne rzeczy i ty potrzebujesz również resetu. Halleluja, Duchu Święty. Ja dziękuję ci za ludzi, którzy są otwarci na te wszystkie poselstwa. Na te wszystkie poselstwa. Docieraj teraz, Duchu Święty, do ludzi. Przekonuj ich o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Halleluja. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie dostali teraz prawdziwe objawienie Ojca z nieba w imieniu Jezusa. Halleluja. Halleluja. Jeżeli pragniesz, to podejdź. Kto chce, niech przyjdzie i pije, a z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Ja w 2015 roku przyszedłem i piłem, i piłem, i nadal piję, ale rozlewam to. Ja to rozlewam. Także pij to ty dziś. Pij zbawienie, pij łaskę i chodź w prawdzie. Amen.